Witam ponownie. Mamy tutaj póki co jakiegoś sympatycznego śpiącego kota w umywalce, wszystko działa, ale za chwileczkę to popsujemy. No, oczywiście nie mamy możliwości zniszczenia tego serwera, nawet nie chcielibyśmy, ale może się wgrać jakaś literówka, może wpiszemy tutaj łów, ciekawe czy nam jakiś pies się pojawi. Podejrzewam, że po prostu się wysypie to wszystko. No i się wysypało. Ale my tak naprawdę niewiele tutaj wiemy. I teraz tak, rozsądnie by było nie wyświetlać od razu tego obrazka, prawda? Bo przecież widzimy, że on jest pusty na początku, może wcale nam ten URL nie przyjdzie do niego, prawda? Więc zróbmy troszkę inaczej. Myślę, że powinniśmy sobie stworzyć taki pusty element, czyli zrobimy jakiś container, div id, image container. Przyjmiemy sobie ten element na początku, zaraz powiem do czego to robimy. I żeby to było bardziej czytelne, to ja sugeruję, żeby takie deny, czyli te chainy, czyli takie te łańcuchy, kolejne kroki przemywać sobie do kolejnej linii. Widzisz, troszkę to jest teraz przyjemniejsze. Takich długich węży nie chcemy za bardzo w kodzie. I możemy sobie obsłużyć ten błąd teraz albo tutaj, albo w fetchu. Spróbujemy sobie na początku tutaj to obsłużyć. Więc mówimy tak, jeżeli ta funkcja się wykona i wróci nam wszystko w porządku, czyli dostaniemy tą informację, to wykonamy taki kod. I powiemy tutaj tak. Image container append child i tu damy sobie img. No, tylko ten img oczywiście trzeba na początku stworzyć, więc stworzymy sobie tam const img równa się document create element img img src. No to już wiemy, że to będzie ten nasz cat URL. IMG alt random cat picture, czy tam foto. I w tym momencie, jeżeli ten happy path przejdzie, czy ten szczęśliwy, zobaczmy, to było miał. O, nie wiem, czy te literówki nie zrobiłem. Nie, wszystko jest w porządku. OK, miał jest dobrze napisane. Tutaj mamy mały błąd, musimy sobie to oczywiście zapakować w cudzysłów, czy tam apostrofy. Okej, no i działa. Oczywiście musimy zadbać o to, żeby tutaj jakiś rozmiar sensowny przypisać, no nie będziemy się w stylowanie bawić. Robiliśmy to na HTML-u i CSS-u na obu technikach, robiliśmy to też przy JS-ie podstawowym. Zresztą potem sobie z tym poradzisz. No ale okej, mamy ten happy path znowu zrobiony, tylko happy path. Musimy teraz zadbać o ten no set, czy tam, nie wiem jak to się nazywa, ale już taki mniej przyjemny path. I do tego będzie nam służył catch. I w takim catchu możemy sobie wykorzystać error jako zmiana, która jest tutaj tworzona, która będzie miała w sobie też informację, jaki ten error w ogóle jest. Ale my akurat nie potrzebujemy go za bardzo wyświetlać, więc użyjemy sobie tutaj nawiasu. Po tym error będzie się faktycznie znajdować taki error javascriptowy, który by się wyświetlił normalnie w konsoli. I możemy go wyświetlić za pomocą console log, ale sugeruję, żeby używać console error i wtedy ten error, nawet mogę to pokazać tak dla przykładu. Troszkę inaczej się to prezentuje tutaj w konsoli. Póki co go nie będzie, no ale on się szybko odświeża, więc temu tutaj takimi errorami sypie, ale zepsujemy to. No i to jest akurat CodePen, ale normalnie by tutaj się wyświetlił nam już error. Więc wracamy, nie chcemy tego robić. Nie potrzebujemy takiej informacji w tym przypadku, ale chcielibyśmy stworzyć sobie inny element, czyli tutaj const na przykład. H1 semantycznie będzie poprawnym elementem, więc użyję na przykład paragrafu. Dlaczego nie jest, to możesz się dowiedzieć z tego kursu w technikach średnio zaawansowanych. No i tutaj paragraf sobie stworzymy. P inner text couldn't load image of cat from the server. Nawet fajnie, jak się to wszystko odświeża na żywo, bo mamy ciągle nowe koty na dole. Mam nadzieję, że nas nie zbanują zaraz za tak częste odświeżanie. No ale teraz okej, to jeszcze nie jest gotowe. Musimy znowu do image containera wrzucić sobie ten paragraf tym razem, a nie obrazek. I teraz psujemy request. Działa, wszystko jest ok, piękny kotek. I teraz link jest zepsuty, tak? Czyli co się dzieje? Ten łańcuch no, się nie wykonuje, czyli w tym momencie, gdy mamy den, to tak samo ten kod nie jest wykonywany. Catch w JavaScriptie działa właśnie do łapania takich błędów javascriptowych i obsłużenia ich
na własny sposób. Nieobsłużone błędy mogą nam skreszować aplikacje, właśnie robić jakieś takie dziwne sytuacje, że się ładuje zdjęcie bez SRC i tak dalej. My tu mamy możliwość przechwycenia tego błędu, czasami go wyświetlenia, bo wiesz, że mamy tutaj ten obiekt error, więc możemy sobie do niego, możemy się do niego jakoś odnieść, ale nie musimy. Możemy po prostu wyświetlić taką ludzką informację, nie można było załadować obrazka z serwera dla kotów. Niekoniecznie musimy informować nawet użytkownika dlaczego, moglibyśmy jako programiści takie coś zalogować u siebie w jakimś systemie do logowania błędów, że tutaj to u nas nie działa teraz na stronie. Czyli to, ten error, to będzie oczywiście wykorzystywane, ale nie na takim prostym przykładzie. Mam nadzieję, że to jest w miarę jasne. Taka jest po prostu technika. Ten catch nie tylko będziemy wykorzystywać przy promisach, on ogólnie jest częścią JavaScriptu, gdzie możemy wykonywać jakiś blok kodu przy pomocy try i później, gdy taki kod się skreszuje wewnątrz tego bloku try, to wygląda w taki sposób. Czyli tutaj się odniesiemy do jakiejś zmiany, która nie istnieje, cokolwiek tak naprawdę się tu posypie. To jest całkiem przydatna informacja, więc warto się jeszcze zatrzymać na chwilę. To możemy złapać ten błąd w bloku catch. Widzisz, troszkę inaczej to wygląda, bo nie jest takie zchainowane, czyli nie jest to jedno po drugim, ale tutaj też mamy dostępnego errora i możemy go obsłużyć w nasz sposób ludzki. Nie posypie nam się aplikacja, możemy to wyświetlić jako jakiś tooltip, jakiś alert, cokolwiek, możemy to zgłosić gdzieś do backendu, żeby to zaraportować, ale mamy nad tym kontrolę, więc warto takie coś zapamiętać na przyszłość. I to już jest wszystko na tej lekcji. Na kolejne pokażę Ci, jakie są biblioteki dostępne do robienia requestów, z którymi się spotkasz często w pracy. I nie będę się w nie wdrażał jakoś bardzo mocno, pokażę Ci tylko po prostu, że takie coś jest, żeby potem być trochę przygotowanym na to.